Uzyskaliśmy dzięki porównaniu ułamków. Popatrzmy na następny przypadek. Znowu, liczby całkowite są identyczne, więc musimy porównać ułamki. O znowu są równe mianowniki. Tu ósemka i tu ósemka. A więc porównujemy liczniki. Tu piątka po lewej, po prawej czwórka. Piątka jest większa, a więc pięć ósmych jest większe od czterech ósmych. A więc cała ta liczba 6 i pięć ósmych. Jest większa od 6 i 4 ósme. No i popatrzmy na ostatni przypadek. Znowu mamy liczby całkowite te same. Więc musimy porównać ułamki. Tutaj jest sytuacja odwrotna. Liczniki są te same. W liczniku jest piątka i piątka. Więc musimy porównać mianowniki. A więc włącza nam się ta druga zasada. Jeżeli liczniki te same, to wygrywa. Ten ułamek, który ma mniejszy mianownik, popatrzmy, który tutaj ma mniejszy mianownik. Ten, bo siódemka jest mniejsza od dziewiątki, a więc pięć siódmych jest większe od 5 dziewiątych. A więc cała ta liczba 12 i 5 siódmych jest większa od 12 i 5 dziewiątych. I jeszcze na koniec jeden przypadek. Porównanie na przykład takiej liczby. 1 piętnasta, 1 i 1 piętnasta. Jak wydaje ci się, która z nich jest większa? No, mówimy najpierw porównujemy części całkowite. Ta liczba ma ma jedynkę, a ta nie ma, to znaczy, że od razu wiadomo, ta liczba jest większa. Jeżeli porównujemy liczbę mieszaną, która ma część całkowitą z ułamkiem, z jakimkolwiek ułamkiem, to zawsze ta liczba wygrywa. Lub nawet szerzej napiszmy sobie na przykład ułamek i dowolna liczba. To zawsze liczba jest większa od ułamka. Bez względu na to, czy ma część ułamkową tak jak tu, czy nie ma części ułamkowej tak jak tu. To zawsze jest większa od dowolnego ułamka. No i o tych zasadach pamiętając, możesz się wziąć do odrabiania lekcji. Koniec tej lekcji.